Issa zwątpił w życie tak dalece, że nie chce się narodzić. 12 stycznia w Galerii Bielskiej BWA odbywało się 72. spotkanie bielskiej edycji krakowskiego Salonu Poezji. W niedzielne przedpołudnie poezji Jana Pichety słuchaliśmy w interpretacji Jadwigi Grygierczyk i samego poety. Nauczyły się żyć bez ciebie, Isso, kwitnąca gałąź, spadający liść, zdeptany motyl. Nie bój się, Isso, przecież wyrosną ci skrzydła. Wiele z zaprezentowanych tekstów poświęconych jest postaci Issy oraz inspirowane jego twórczością. Kobayashi Issa żył na przełomie XVIII i XIX wieku w Japonii i należy obok Basho i Busona do najwybitniejszych twórców poezji haiku. Issa wierzy w ponowne zstąpienie porannej mgły. Czeka, żeby rzucić się w jej ramiona. Sponte della Maddalena. Nie wie, że mgła się wtedy z lubością rozstąpi. Jestem bardzo zaszczycony, że przyszło tak wiele osób. Nie spodziewałem się, że jeszcze poezja i to w dodatku mojego skromnego autorstwa może przyciągnąć takie tłumy ludzi do BWA. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. To takie proste, Isso. Wystarczy się nie obudzić. Dlaczego, Isso, zaspałeś? Nigdy nie widziałeś tak pięknej mgły. Była zrodzona z twego oddechu. Tego dnia wystąpiła także Aneta Ryncarz, śpiewająca poetka znana ze współpracy m.in. z Januszem Radkiem i Jackiem Kasprzyckim. Jadą, jadą drogą, słońce mocno grzeje, w którą stronę świata prędy wiatr zawieje, a zmarznięte dłonie pan znad potoka. Aneta Ryncarz jest bielszczanką i wystąpiła z Janem Pichetą nieprzypadkowo. Moje pierwsze spotkanie z panem Janem to jest bardzo, bardzo dawno temu, kiedy sama byłam laureatką Lipy. Natomiast oczywiście to nic jeszcze nie znaczyło ani dla mojej drogi szczególnie, oprócz tego, że to był pierwszy sukces jakiś literacki, który gdzieś przechowuję w pamięci. Spotkaliśmy się z panem Janem przy okazji 2 lata temu, kiedy była Lipa, kiedy laureatką Lipy została moja córka. Zaczęliśmy rozmawiać, też rzeczywiście zdumiewające było dla mnie to, że Janek jest taką osobą, która doskonale wie, co się dzieje u osób, które były kiedyś laureatami Lipy i też dotarły do niego informacje, że, no, że jakby działam w przestrzeni słowa ciągle. Nie było mnie w Bielsku przez długi okres czasu, mieszkałam w Krakowie i w gruncie rzeczy głównie z Krakowem były związane wszystkie działania. Jakieś moje już własne, autorskie. Jadą, jadą drogą, ojciec zamyślony. Matka nic nie mówi, patrzy w obce strony. I po włosach płaszcze, by sen nadszedł błogi. By się jej nie przyśnił, chłopak sercu drogi. No wszystko tak naprawdę zaczęło się w Krakowie od spotkania z Basią Stępniak-Wilk. Spotkałyśmy się na jej wieczorze autorskim. Tak się złożyło, że ja tam zaprezentowałam swoje rzeczy. Zostałam zaproszona do kabaretu Zielone Szkiełko, który był założony przez Roberta Kasprzyckiego. Do końca istnienia jakby tworzyliśmy tą formację razem z Januszem Radkiem, Grzesiem Halamą, właśnie Basią Stępniak-Wilk, Szymonem Zychowiczem, Dzitką Muzolf, która też bardzo okazjonalnie występuje, ale jest bardzo świetnie śpiewającą autorką. No oczywiście potem się to wiązało z różnymi innymi projektami. Przez 2 lata bodajże współpracowałam z Telewizją Kraków, gdzie ze Zbyszkiem Książkiem robiliśmy program Życiorysy z refrenem. Współpracowałam również z Kamelotem, w których Basia robiła programy. Zrobiłam autorski recital w piwnicy pod Baranami, no w różnych miejscach i w różnych konfiguracjach. Dziewczynie z nad rzeki, tyle tylko trzeba.
by przyjechał za nią, by wspomniał swe słowa, by się w nim przed światem zapomnieć i schować. Ja zawsze się zastanawiam nad definicją tak zwanej poezji śpiewanej, której osobiście no, nie do końca ją lubię, bo jest to taki termin, do którego wrzuca się bardzo dużo różnych rzeczy. Dla mnie bliższa jest piosenka literacka. Znaczy rzeczywiście w mojej drodze priorytetową jakby rzeczą jest tekst. Czyli nie wyobrażam sobie śpiewania o rzeczy, które gdzieś osobiście mnie nie dotyczą. I też opowiadanie własnych historii. Znaczy ja nie mówię, że bardzo personalnie gdzieś rzeczywiście moich, w sensie przeżytych, tylko też opisanych, stworzonych, wykreowanych. Jesteś tu ze mną, nie chodzę po drogę, bo wszędzie pożogę, w kursie czym prędzej, pod serce swej mamy, nie płacisz. No Kraków to długa historia, oczywiście tam też przez jakiś czas były to takie spotkania festiwalowe, czyli Studencki Festiwal Piosenki, Olsztyńskie Spotkania Zamkowe, Fama i parę innych festiwali, gdzie, no, gdzie zawsze udawało się uzyskać jakiś oddźwięk na to, co się pokazywało. Tych spotkań różnych artystycznych było wiele. No teraz z racji tego, że jestem w Bielsku i też podjęłam pracę jako pedagog szkolny, pracuję też w zawodzie, ilość tych koncertów czy spotkań jest zdecydowanie mniejsza. Myślę, że z wiekiem też jestem bardziej radykalna wobec siebie i bardziej wymagająca. I to z jednej strony pomaga, a z drugiej przeszkadza, bo też jestem bardziej taka, powiedziałabym, surowa wobec swoich występów, wobec swoich rzeczy. Wobec świata. Wobec świata pewnie też. Pewnie też. Nie bój się chłopczyku, co nie masz buciku, nie bój się być ciemną, bo jesteś tu ze mną, nie chodź sam po drogach, bo wszędzie to żoga, tu się tuczą prędzej, pod serce swej mamy, nie płacz już syneczku, chłopczyku. Spotkanie numer 72 bielskiej edycji krakowskiego Salonu Poezji odbywało się w scenerii Galerii Bielskiej BWA, gdzie właśnie trwa wystawa Mistrzowie Warsztatu – Polski Rysunek Współczesny. Prace z tej właśnie wystawy tworzyły tło poetyckiego salonu.